Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek. Ale uwaga, w tym odcinku wszystko co wam opowiem, wszystko co wam powiem, to są plotki. Musicie to tak traktować, muszę wam to powiedzieć na początku odcinka, żebyście nie traktowali tego na 100% poważnie. Natomiast są poważne doniesienia na temat Forzy Horizon 5, moi drodzy. Jest coraz więcej różnych plotek, coraz więcej różnych takich informacji, niby wycieków, nie wycieków. Dużo jest tego w sieci i postarałem się przybliżyć takie najciekawsze rzeczy, które się pojawiły ostatnio w sieci na temat Forzy Horizon 5. I wow, jestem troszeczkę zaszokowany. No ale od początku. Więc tak, pierwsze co się pojawiło w sieci już jakiś czas temu, to jeden z redaktorów potwierdził, że chyba od Xboxa ktoś powiedział, że Forza Horizon 5 nie będzie na pewno w Japonii. Także tego możemy być raczej pewni, bo już kilka takich źródeł potwierdzało tą informację. Oczywiście dalej są to plotki, więc to nie jest oficjalne od Microsoftu, ale to jest ktoś, kto jest powiązany z tym bezpośrednio. I ktoś tam zdradził, że nie będzie to w Japonii. Potem pojawiła się informacja na ten temat, że Forza Horizon 5 będzie zaprezentowana na targach E3, które odbędą się w czerwcu tego roku i wtedy Microsoft ma się wystawić ze swoimi grami, przedstawić kilka nowych tytułów, a w tym także Forza Horizon 5. Także za nieco ponad miesiąc będziemy już naprawdę przekonani odnośnie tego, czy Forza Horizon 5 pojawi się w tym roku, czy jakoś później. Mało tego, już można zapisywać się, i ja się nawet zapisałem, na beta testy Forzy Motorsport 8. Tak jest, niektórzy gracze, i to nie mówię tu o youtuberach, czy jakichś takich, powiedzmy, bardziej wpływowych graczach, tylko mówię tu o zwykłych graczach, takich jak ja czy ty. No dobra, ja jestem, powiedzmy, niezwykły, bo jestem Jupiterem. Ale o takich zwykłych osobach, każdy może zapisać się na beta testy Forzy Motorsport 8 i pierwsi gracze otrzymali już fragmenty Forzy Motorsport 8 do testów. Pierwsi gracze już testują tę grę. Ja nie wiem, czy jest jakieś embargo na materiały z Forzy Motorsport 8, ale już normalnie gracze testują, chyba jeden tor jest aktualnie dostępny w zamkniętej becie nowej Forzy Motorsport. Jest to pierwszy raz takie podejście ze strony twórców serii Motorsport, że dają oni bardzo wczesny dostęp do gry graczom, takim normalnym, zwykłym graczom, nie jakimś tam youtuberom czy coś. I można się zapisać na beta testy, wy też możecie się oczywiście zapisać. Link macie w opisie tego filmu, także klikajcie, rejestrujcie się. Ja już się dawno zarejestrowałem i powiem wam, do tej pory nie dostałem informacji ani zaproszenia od Microsoftu po prostu, mimo że jestem partnerem Microsoftu. To jest ciekawe. Normalnie z nimi współpracuję. I nie dostałem jeszcze zaproszenia. Nie jestem o to jakiś tam pogniewany czy coś, tylko podoba mi się takie coś, że po prostu wszystkich traktują po równi. To mi się bardzo podoba. No i ostatnia wiadomość dosłownie sprzed chwili, jak nagrywam ten odcinek, jest taka, że Windows Central, bodajże, jeden z redaktorów tego serwisu zdradził, że Forza Horizon 5 ma swoje miejsce mieć w Meksyku. Ale nie mogą potwierdzić, skąd mają takie źródło informacji. Mówią, że jest to potwierdzone źródło informacji. Słuchajcie, w Meksyku. Ja zapomniałem, że jest jeszcze taki wspaniały i piękny kraj jak Meksyk, gdzie w filmach i w telewizji amerykańskiej Meksyk przedstawiany jest jako drugie piekło, ale no nie wiem, mi się wydaje, że to jest bardzo fajny kraj, w którym jest dużo ciekawych miejsc do zwiedzenia. Także taka garść informacji na temat świata Forzy. Wiem, że tutaj tak może nie podałem dokładnie kto, imion i nazwisk, ale ja nie mam do tego pamięci, zresztą i tak bym pewnie pokrzekręcał wszystko.
W każdym razie możecie znaleźć takie informacje w sieci odnośnie Meksyku, jak sobie wpiszecie Forza Horizon 5 Meksyk, jak sobie wpiszecie Forza Horizon 5 E3 na przykład w Google, to wam wyskoczy wam szereg artykułów na ten temat, także też możecie zrobić jakiś research na ten temat. W każdym razie to, co wam powiedziałem, to są w 100% plotki, niepotwierdzone informacje od ze strony Microsoftu. Moje przeczucie na ten temat jest takie natomiast, że premiera, znaczy pierwszy jakby zwiastun czy teaser Forzy Horizon 5 pojawi się na E3, także jestem mocno zniecierpliwiony i podjarany, powiem wam, całą tą sytuacją. Mam nadzieję, że pojawią się jakieś pierwsze informacje takie potwierdzone na temat Forzy Horizon 5. Myślę i mam taką nadzieję, że pojawią się przed E3 jakieś też wycieki na ten temat, że Forza Horizon 5 będzie miała swój jakiś zwiastun czy jakąś zapowiedź na E3. Byłoby to mega, mega, mega fajne, moi drodzy. W każdym razie ja będę was informował na bieżąco, co się dzieje w świecie Forzy. Już teraz możecie się rejestrować do zamkniętych beta testów Forzy Motorsport 8. Ja już się zarejestrowałem i do tej pory nie dostałem żadnego potwierdzenia o tym, że mogę testować, ale jak będzie można nagrać coś z nowej Forzy Motorsport 8, to oczywiście wiecie, kto nagra pierwszy. Oczywiście ja. U mnie będziecie mogli szukać jakiegoś gameplayu. Mam nadzieję, że grafika będzie jakaś ładniejsza. Mam nadzieję, że będzie śledzenie promieni. Byłby to fajny dodatek. Moje obawy co do grafiki Forzy w nowych Forzach jest taka. Moja obawa co do Forzy, no po prostu grafiki w nowej Forzie jest taka, że nowa Forza będzie kompatybilna z Xboxem One. Czyli nie będzie ona robiona pod nowe konsole i nowe sprzęty. Czyli będzie miała troszeczkę gorszą grafikę. I to są moje główne obawy jakby przed premierą teraz. Wolałbym, żeby na przykład Horizon 5 miała premierę za rok, ale żeby ta grafika naprawdę była już faktycznie na te nowe generacje konsol. Nie? Chociaż tak myślę teraz o tym Xboxie One, Xbox Series S jeszcze, który jest, ta konsola jest taką słabszą. No i ona jest w sumie na poziomie tego Xboxa One chyba, jeśli chodzi o moc obliczeniową. No nie wiem, zastanawiam się właśnie, jak to będzie wyglądało na tych nowych konsolach. W każdym razie mam nadzieję, że będzie ray tracing, że będą jakieś fajne feature'y graficzne w nowej Forzie Horizon. Chociaż trzeba przyznać, że czwórka wyglądała fantastycznie, to jednak trójka przy czwórce wymięka, prawda, jeśli chodzi o grafikę. Jednak jak przejdziesz sobie z trójki na czwórkę, to masz takie, o kurcze, jest duży skok graficzny. Także tyle z mojej strony. Taka garść plotek na temat Forzy Horizon 5. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to wiecie, co klikać. Czy nie wiecie. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Hejas!